poznał już dzieci kwiaty. Człowieka z żelaza i z marmuru, człowieka pająka czy super człowieka, ale okazuje się, że gdzieś między nami w Europie, a konkretnie w Berlinie, żyją ludzie psy, którzy zbierają się czasem, by wspólnie powieć do księżyca, bez smyczy i kagańców. Pytanie, czy też nie bez piątej klepki. Konrad Warzocha. Niektórzy wolą pieskie życie. Ba, pragną go tak bardzo, że stają się psami, przynajmniej tak im się wydaje. A że nikt nie chce być sam jak pies, węszą towarzystwa. W Berlinie uzbierała się już całkiem pokaźna sfora najlepszych przyjaciół człowieka. Niedawno mieli spotkanie na skwerku w centrum Berlina. Razem szczekali, powarkiwali i wyli do księżyca. Film nie pokazuje, czy przejęli inne psie zwyczaje. Może tam dojść do zbytniego naśladownictwa zachowań piesków w różnych zakresach. Bo pies, choć zwierzę przyjemne, miewa kontrowersyjne zachowania, jak choćby wzajemne obwąchiwanie. Jak pchła nie daje spokoju pytanie, jeśli ludzie identyfikujący się jako psy nabrudzili na skwerku w Berlinie, to kto po nich posprzątał? Psów identyfikujących się jako ludzi wszak nie widziano. Tu już weterynarz nie pomoże. Wokeizm, pięknie nazywany ideologią przebudzenia albo antydyskryminacji, to niebezpieczny ruch, który nabrał tempa w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Dzika wolność w samookreśleniu tożsamości skutkuje jedynie dzikością, mówią specjaliści. Zabawa kończy się tam, gdzie zaczyna zagrożenie. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale na przykład to, że postarzały mężczyzna identyfikuje się jako mała dziewczynka, zwłaszcza kiedy to jest pedofil, to śmieszne nie jest. Wszystko dzieje się z poparciem lewicowych władz. Niedawno amerykańska matka przyszła na obrady władz stanu Michigan, by wyjaśnić, czy to, o czym usłyszała, jest prawdą. Byłam wściekła, gdy dowiedziałam się, że co najmniej w jednej szkole w naszym mieście, w łazienkach unisex, pojawiły się kuwety. One służą dzieciom identyfikującym się jako koty. Władze sprawę zdementowały, ale postawione pytanie było jak najbardziej prawdziwe, bo wydaje się, że już wszystko jest możliwe. Politycy polskiej opozycji brali przykład z Berlina, zanim jeszcze stało się to modne. Konrad Warzocha, Wiadomości.